Jest już ze mną drugi gość, Sławek Sobutka, trener i konsultant. Wydaje mi się, że polską branżę można podzielić na dwie grupy. Jedna z nich była już u Sławka na szkoleniu, druga część dopiero będzie. Przed Państwem Sławek Sobutka. Witaj, Sławku. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do mojego programu. Też jakby śledzę Twoje aktywności internetowe, to co się dzieje na YouTubie, też jakoś o stronę tego, o stronę Twoich prezentacji. I mam do Ciebie kilka pytań, kilka takich, mi się wydaje, merytorycznych rzeczy. Starałem się wybrać te kwestie, o które nikt tak naprawdę chyba na forum Cię nie pytał. Jesteś osobą, która lubi pewne rzeczy definiować, i w związku z tym chciałem zapytać, w jaki sposób Ty jako trener zdefiniujesz programowanie i też jak sami programiści powinni je postrzegać. Okej, czyli teraz mam Wam powiedzieć, jak macie żyć. Powiem o dwóch aspektach, czym jest dla mnie programowanie. Od jednej strony, nazwijmy od strony estetycznej, pewnego zaspokojenia potrzeb estetycznych, i dwa od strony komercyjnej, biznesowej. Więc pierwszy aspekt estetyczny, dla mnie osobiście to jest niesamowite, jak bierzemy sobie elektrony, prawda, ze ściany, gdzieś tam z elektrowni zrobione z węgla, który tam leżał miliony lat gdzieś tam, i zmuszamy tą maszynę, żeby z tych elektronów zrobiła coś. To jest w ogóle niesamowite. Dwa, ja osobiście mam takie wyobrażenie oprogramowania jak rodzaj maszyny, wszystkie obiekty, które sobie tworzymy, są takie trójwymiarowe machiny, więc dla mnie niesamowitym jest aspektem patrzenie na rzeczywistość, która jest bardzo skomplikowana, i tworzenie sobie jej modelu, najpierw w głowie, później przekazywanie gdzieś tam do maszyny, to jest świetne. I teraz, jak ludzie mogliby to chcieć postrzegać? W ogóle mamy dużo dyskusji na ten temat u nas w firmie z moimi trenerami, o tak zwanych metaforach poznawczych, czyli jak wy sobie w ogóle wyobrażacie kod? Nie wiem, czy sobie o tym kiedyś zadawaliście takie pytanie, bo część ludzi na przykład myśli dosłownie literkami, żeby kod był zwięzły, będą szukać języków zwięzłych, inni będą myśleć przepływem danych, przepływem sterowania. Ludzie, którzy programują w językach funkcyjnych, bardzo typowe, wyobrażają sobie często rurki. Rurka wchodzi w rurkę, mam domknięcia, rurka zwraca rurkę. Ja osobiście, obiektowo sobie wyobrażam wszelkie przestrzenne machiny, które się gdzieś tam poruszają, i szukam sobie tutaj jakiegoś zaspokojenia estetycznego, o którym mówiłem, że coś jest tak proporcjonalne, wszędzie jest elegancko i tak dalej. Ktoś inny ma zupełnie inną reprezentację, na przykład tą tekstową, zauważcie, i wtedy co? Będzie podpięte inne poczucie estetyki do tej reprezentacji, więc będziemy się mocno spierać. Więc jak sobie powinni wyobrażać ludzie ten kod, tak jak pytasz? Ja obserwuję, że ludzie, którzy mają pewne wyobrażenia, prosperują troszkę lepiej, na przykład są w stanie z większą złożonością zarządzać, w sensie są w stanie być projektantem, architektem, a inni nie. Więc to jest ogromna różnica, bo pewne metafory, które mam w głowie, po prostu nas blokują. Tak? Większość zaawansowanych programistów czy architektów już nie myśli literkami, nie myśli kodem, bo nie da się 2 milionów linii kodu zmieścić w głowie, prawda? Szukamy metafor wyższego rzędu, więc to jest bardzo ważne. Drugi aspekt, który postrzegam, to jest tak naprawdę to, co my robimy, oprócz tego, że to jest świetna zabawa i to jest spokojnie estetyczne, to ma zarabiać dla kogoś pieniądze, czy dla nas, tak? I powiem Wam to, co mi bardzo mocno zmieniło postrzeganie. Ja czasem kupuję kod, potrzebuję do firmy, kupuję, płacę za kod, pomagam komuś kupić kod lub piszę kod, który ma mi zrobić na przykład jutro jakąś rzecz biznesową. I powiem Wam, to od razu zmienia całkowicie myślenie. Jeżeli polecam każdemu z Was zastanowić się, co by było, gdybyś musiała zapłacić komuś za kod. Zupełnie inaczej zaczynam wtedy myśleć, gwarantuję Wam, to jest zupełnie inna perspektywa niż wtedy, gdy ja chcę się bawić, budować moje piękne katedry i tak dalej. To jest zupełnie innego. Więc te dwie perspektywy, które dla mnie są czasem wręcz, można powiedzieć, wykluczające się, ale jak obserwuję takich porządnych craftsmanów, oni nie są w stanie robić źle. Często ludzie mówią, ja nie jestem w stanie, nie mam czasu robić dobrego kodu, bo oni dali mi czasu i pieniędzy. Tak? Co by było, gdybyś dostał jeszcze rok czasu? Co byś zrefaktorował? No zwykle, no zmieniłby nazwę zmiennych i dodał komentarze. I coś jeszcze? I tu się kończy, tak? Bo już moim zdaniem ludzie robią na maksa swoich możliwości, tylko ten maks jest różny, tak? Więc jak ktoś jest naprawdę dobry, to wcale to dużo nie kosztuje, żeby zrobić porządny kodzik tak naprawdę. Przecież on od razu to robi, robi to właściwie. Ale to już może, to jest zupełnie osobny temat na ogromny wykład, także przejdźmy może dalej, bo się mogę tutaj mocno zagłębić, niepotrzebnie. Okej, drugie pytanie również jest jakby związane z Twoją ścieżką trenera. Mianowicie, jakby kiedy sam podjąłeś taką decyzję, że chcesz tym trenerem być i że też jakby ze szkoleniem ludzi chcesz jakby związać swoją własną firmę.
I czy tak naprawdę miałeś wsparcie, ktoś ci powiedział: Sławku, załóż firmę, na pewno ci się uda, cała rodzina cię wspiera, wszyscy jesteśmy za tobą, czy może było zupełnie inaczej, tak? Jak to wyglądało w twoim przypadku? Zbieg kilku okoliczności tak naprawdę. Kiedyś prowadziłem prezentację na jugu i kolega z firmy, gdzie kiedyś dawno pracowałem, powiedział: ty to mógłbyś robić szkolenie. A wtedy byłem kop z pół obrotu w głowę. Ja ale nigdy w życiu o tym nie myślałem. I ten robaczek, który mi zainstalował w głowie, drążył sobie tak dziurkę przez półtora roku mniej więcej. Ta myśl w ogóle, że mógłbym coś takiego robić. Generalnie gdzieś tam jako pierworodne dziecko w rodzinie, bo rolę w rodzinie determinują styl osobowości. Jako pierworodny musiałem bardzo tłumaczyć młodszym, jak to wszystko. Trzeba, jak się żyje, tak? Jak żyć, tak? Dokładnie. Więc to taki gdzieś tam trzon osobowości gdzieś tam sobie jest, prawdopodobnie z dzieciństwa. Później to wydarzenie przełomowe na tym jugu. Też pracując w różnych firmach, do moich obowiązków należało zawsze gdzieś tam prowadzenie zespołu, wyjaśnianie tego, co jak robimy. Więc to gdzieś tam sobie dojrzewało. Pytanie o ten moment założenia firmy. Z tego co wiem, jak rozmawiam ze znajomymi, to jest zawsze moment trudny. Trzeba się odciąć od pępowiny z pieniędzmi, tak, podjąć ryzyko i tak dalej. To, co według mnie jest bardzo ważne, to jest przykład podstawy. Tą podstawę trzeba skądś mieć, wiedzieć, jak się zachowywać, jak myśleć, jak reagować na pewne problemy. Ja już osobiście nie miałem takich postaw z domu rodzinnego, wręcz odwrotnie. Zawsze w mojej rodzinie była ceniona bardzo ciężka, mozolna praca. Natomiast moja druga rodzina, z którą się związałem poprzez żonę, tam było zupełnie inaczej i stamtąd zacząłem czerpać te wzorce, te schematy myślowe i zacząłem jakby wiedzieć, o co tutaj chodzi. No i żona oczywiście, najważniejsza osoba, która wręcz mnie tutaj popychała, no szybciej, kiedy wreszcie, tak? Bo często wiem, że może się odwrotnie, że lepiej może nie ryzykujmy, ale tutaj było to, dzięki niej jakby czułem, że no to jak nie ja i kiedy jak nie teraz, tak? W skrócie. Okej. Teraz taki bardzo ważny aspekt, który wydaje mi się też starasz się jakoś tych jakby programistów jakby uświadamiać. Jaką tak naprawdę rolę odgrywają w tej chwili umiejętności miękkie i czy same umiejętności techniczne wystarczą im, by tak naprawdę być dobrym programistą i też naprawdę, nie wiem, odnaleźć się w branży i generalnie odnaleźć się w takim świecie, który że powiem, żyją. To oczywiście zależy, bo świat jest bardzo złożony i mamy bardzo wiele możliwych ścieżek. Też nie chciałbym komuś imputować, że musi się tą ścieżką, a jak nie, to jest coś z tobą nie tak. Wszystko jest okej. Więc tak, coraz częściej, będąc gdzieś tam na szkoleniach, dyrektorzy IT mówią do mnie, że chcieliby tworzyć już nie programistów, a kogoś, kogo nazywają problem solver, ktoś, kto ogólnie rozwiązuje problemy, a kodzik jest jednym z wielu narzędzi, który można problem rozwiązać. Czasem można przemyśleć pewien problem. Bo o co chodzi? Wy byliście trenowani przez lata w tak zwanym logicznym myśleniu, cała wasza ścieżka edukacji. To logiczne myślenie, nie wiem czy wiecie, nie wszyscy mają, że tak powiem, taki skill. I ten skill można wykorzystać ogólnie do rozwiązywania generalnych problemów, nie tylko w kodzie. I rozwiązanie problemu biznesowego, gdzie wy możecie zasugerować, że nawet lepiej jest nie pisać kodu, a zatrudnić kogoś na telefon na przykład, czy ogarnąć to Excelem, to też jest rozwiązanie, tak? Więc ten ogólny skill problem solver i druga rzecz, którą się łączy knowledge worker, ktoś kto zarządza wiedzą. Część organizacji już rozumie, że ta wiedza, którą gromadzą jest przewagą, ale oczywiście nie w każdej firmie. Są też firmy, które żyją z zupełnie innego typu projektów. Też nie chciałbym jakoś oceniać, czy to jest dobrze, czy źle. To jest inny profil. I wracając do twojego pytania, pojawiają się te nowe role, gdzie ten skill miękki jest ważny. Wtedy możecie sobie wyobrazić waszą karierę jako taki model, mamy wiedzę powierzchowną o wielu tematach, tak jak masło na kromce chleba. Litera T wygląda tak, że mamy silną nogę techniczną, ale litera Pi to jest ta druga noga. Warto sobie dorobić drugą nogę. Nie lubię słowa synergia, bo sobie nimi ludzie gębę wycierają, ale tutaj jest naprawdę synergia zachodzi. Druga noga to może być noga czy ekspercka, czy trenerska, czy jakakolwiek miękka i wtedy możesz być osobą, którą nie jest wstyd, że tak powiem, wrócić do biznesu. Zrozumieć problem, rozwiązać go i zaproponować rozwiązanie, po co to robić. No na przykład nawiązując do tematu wypalenia zawodowego, to być może nowa rzecz, nowe wyzwanie, bo często jest tak, że ludzie się wypalają, najpierw muszą się zbytnio podpalić. Mi się wydaje, że to co robię jest takie arcyważne, a później świat ich uświadamia w momencie, nie, to jest takie ważne. Więc jak sobie przejdziesz do troszkę szerszego spektrum problemów, to tam mogą pojawić się te ważne rzeczy, gdzie masz duży impact na rzeczywistość. Dużo mówiliście wcześniej o pieniądzach, więc to też, też ten skill miękki może, nie przesadzając zero, dopisać gdzieś tam na końcu miesięcznie.
bo te osoby są bardzo cenne, po pierwsze, po drugie mało ich jest, rzadko się zdarzają, że tak powiem, na planecie, więc dla każdego będzie miejsce jak najbardziej. Zacząłeś jakby tak trochę nieśmiało ten temat tych pieniędzy, więc chciałbym, żebyśmy go jakby rozwinęli. Mianowicie ludzie w branży IT zarabiają dużo kasy, tak? Zresztą generalnie jak ludzie, znaczy no powiedzmy sobie tak, że też jakby społeczeństwo, jak zapytasz taką przeciętną osobę, jest taki jakby internetowy program, który pytają, kto dużo zarabia, to najczęściej ludzie mówią, że lekarz. Wydaje mi się, że też ludzie często nie są świadomi, ile zarabia się w branży IT. Być może to dobrze, być może to źle, niektórzy mówią, że jest takie przysłowie, że pieniądze lubią ciszę. Według mnie w pewnych aspektach lubią, ale w pewnych aspektach mi się wydaje, że warto o nich mówić. I kiedy tak naprawdę te wysokie zarobki w branży IT to jest przywilej dla ludzi, którzy te pieniądze zarabiają, a kiedy staje się to taki, można powiedzieć, no, mentalny i fizyczny kaganiec, który tak naprawdę w dużej mierze ludzi ogranicza. Kaganiec, to ciekawa metafora. Moje obserwacje są takie. Konsultanci, którzy zaczynają wchodzić na wyższe jakby zarobki, wchodzą też na nas szerszą pętlę wydatków. Tak? Pierwsza rzecz, którą kupuje sobie konsultant, to jego problem jest, czy BMW M3 czy M4, czy mamy gdzieś tył drzwi dla dzieci, czy jednak nie, jeszcze nie. Tak, okej. Co to powoduje? To trzeba utrzymać, tak? Za chwilę jakiś kredyt na dom, takie rzeczy. Więc okej, jesteśmy sobie w pętli większych wydatków. A co by było, gdyby ten strumień pieniędzy się skończył, tak? Powiem ciekawostkę. Większość moich znajomych po 30 z roku na rok coraz lepiej zna anatomię. Już zaczynają wiedzieć, z jakich kości składa się nadgarstek, bo to boli. Ile kręgów ma odcinek szyjny, bo to boli. Lędźwiowy, jak powięzi sterują oczami, dlaczego to boli, i tak dalej. Więc co by było, gdyby nagle ktoś jakby wypadł z tych zarobków, bo musiał po prostu położyć się w szpitalu i co? Kto będzie dalej to spłacał, tak? Więc to jest ryzykowne wejście na większą pętlę wydatków, będąc jedynym jakby tym źródłem ich pokrycia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Być może wśród programistów to nie jest taki problem. Programista zawsze bardzo łatwo sobie znajdzie dobry zawodnik, znajdzie naprawdę bardzo szybko podobny typ wynagrodzenia. Natomiast na poziomie managementu gdzieś tam pojawia się problem, że ciężko będzie zmienić pracę w razie potrzeby, więc stajemy się niewolnikiem. Musimy być może robić czasem rzeczy niemoralne lub nieciekawe, bo ciężko będzie nas zmienić. Nie jest tak łatwo zmienić pracę na pewnym stanowisku. I co? Jesteśmy naprawdę w cieplarni, co jest super, ale nie możemy z niej wyjść, bo nigdzie indziej nie będziemy mogli dowodzić teczkami tych pieniędzy, żeby pospłacać te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam się na tej pętli wyższych wydatków. Więc to jest, no, trzeba uważać, trzeba to robić z głową. Część ludzi, jak obserwuję, zaczyna się interesować pasywnym przychodem, jakieś inwestycje, tego typu rzeczy. Może to jest jakiś kierunek. Okej, dziękuję bardzo. Myślę, że odnośnie kasy to może starczy, bo też takich za bardzo, że powiem, tym tematem naświetlić, to część osób może się z tym czuć jakoś nieswojo. Kolejny temat, który chciałem z tobą poruszyć, szkoły programowania. Coś bardzo modnego, trend, wszyscy chcą się uczyć programowania, wszyscy chcą ich uczyć, generalnie świetne biznesy. Kurs programowania kosztuje kilka tysięcy złotych. Ludzie, którzy nie mieli nigdy wcześniej styczności z kodem, przychodzą i powiedzmy po 3 miesiącach, najczęściej, tak jak patrzyłem statystycznie, mają być tymi programistami. I tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, tak? Bo tutaj mi się wydaje, że też generalnie w ogóle brakuje takich dyskusji, też patrzyłem w internecie, co te szkoły tak naprawdę dają, czy możliwe jest naprawdę, żeby w 3 miesiące tego programistę wyszkolić, czy on naprawdę będzie kompetentny i w jakich sferach on będzie kompetentny po tych 3 miesiącach i czy tak naprawdę on spełni ten swój sen, czyli jakby te duże zarobki, tak? Kiedy on idzie do tych szkół programowania, no to najczęściej motywuje go do sfera finansowa. Mówią mu, że tak powiem, że będzie zarabiał duże pieniądze, często jakby no nie definiując, jak wyglądają te duże pieniądze, przynajmniej na początku. No i te osoby generalnie wierzą w to, idą, no i decydują się, chcę być programistą, wybieram taki kurs, płacę to powiedzmy tam, nie wiem, 10, 12 tysięcy różnie. No i tak naprawdę, kim jest ten człowiek, jeżeli chodzi o stronę technicznej, po 3 miesiącach? Właśnie. Co nawiązuje mocno do poprzedniego pytania. Jeżeli ludzi motywuje tylko pieniądz, to tak, żeby być ekspertem, który naprawdę jest na wysokich stawkach, to trzeba być pasjonatem. Czyli siedzieć po nocach, naprawdę robić tylko to. I wtedy oczywiście można wejść sobie na te zarobki. Natomiast
pasja nigdy nie może być motywowana finansowo, bo to nie jest prawdziwa pasja. I to, co ja często słyszę, jak rozmawiam z dyrektorkami HR-u, będąc gdzieś tam wszędzie na wyjazdach u klientów, to jest: panie Sławku, nie ma już ludzi z błyskiem w oku. Znaczy, bo jest ich bardzo niewielu, tak? Nie ma tego błysku w oku. Bez błysku w oku nie będzie taki człowiek mógł siedzieć po nocach i wejść na ten poziom ekspercki, więc to jest jakby złudne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Pytasz o tym, co ci ludzie, co mogą wiedzieć, reprezentować sobie po 3 miesiącach. Szczerze. Tak. Szczerze. Szczerze w pełni, tak. Okej. Okay. Mam bardzo wielu znajomych, prawie w każdej firmie w Polsce większej, która korzysta z usług takich szkół. Oni jako dyrektorzy IT zatrudniają te osoby. Żaden z nich nie jest zadowolony. Nie jest zadowolony z poziomu tych osób, ale mimo wszystko je zatrudnia. Bo nie ma wyjścia. Po prostu. Jeżeli ktoś się nie zabił klawiaturą na rekrutacji przypadkiem, to jest ok. To jest ok. Więc rynek w ten sposób wygląda. To nie jest śmieszne, naprawdę. To nie jest śmieszne. Dobrze, ale co dalej? Czy to jest coś złego? Moim zdaniem nie, bo jeżeli przyjrzycie się na strukturę tego rynku w Polsce, tak naprawdę co się dzieje, większość projektów to nie jest, umówmy się, rocket science, tak? Tak naprawdę większość projektów to przerzucenie danych z kubki na kubkę z lekką transformatą po drodze i tutaj naprawdę nie trzeba mieć doktoratu czy magistra. Mnie generalnie zainspirowało to, co Niemcy robią, bo ja pracowałem kiedyś w firmie, której właścicielem był holding niemiecki, do nas przyjeżdżali ci niemieccy programiści i zobaczyliśmy strukturę edukacji w Niemczech. Tam jest tak: typowy niemiecki programista nie ma matury, to jest standard, jest po paromiesięcznym kursie, który tam przysposabia do układania guzików na formularzu i tak dalej. Już magister jest uber architektem, siedzi w wieży z kości słoniowej i dotyka kodu. On brakuje tego środka, tak? I ma to moim zdaniem sens, taki rodzaj, jakby tak jak kiedyś były przy zakładowe szkoły zawodowe, gdzie większość naprawdę softu nie ma potrzeby, to nie jest rocket science, tak? Jeżeli weźmiemy przeedukowanych programistów, którzy fascynowali się monadami na studiach i każemy im robić eksporty, importy danych, no to oni oczywiście zrobią zaraz do tego framework. Overengineering, tak? Czyli po polsku nakładanie gaci przez głowę i tak dalej, co może nie być korzystne. Jak najbardziej mogliby robić inne rzeczy. Czemu nie? Więc trzeba się zastanowić, jakie rzeczy są w ogóle do zrobienia w IT i jaki skill, bo problem moim zdaniem jest taki, że my używamy zbyt ogólnego słowa programista. No nie, to jest zbyt ogólne słowo, tak jakbyśmy powiedzieli ktoś, kto się zajmuje samochodami, czy budowlaniec, to jest dużo bardziej drobnoziarnisty podział, więc jak najbardziej każdy powinien tam sobie znaleźć miejsce bez problemu. I odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, co po 3 miesiącach można umieć? My jako firma zrobiliśmy sobie eksperymentalnie też taką szkołę, bo wszyscy robią, tak jak powiedziałeś. Nie ze względów finansowych, bo to zupełnie jakby nie jest atrakcyjne, ale po prostu, żeby po pierwsze dla idei, po drugie, żeby zobaczyć, czy jest to możliwe. I feedback, jaki dostajemy z firm, w których te osoby pracują, jest taki, że osoby świetnie są nauczone tego, co myśmy je uczyli, no bo my dobrze uczymy, ale brakuje im tej otoczki, czyli na przykład, no wiecie, my już nie tłumaczymy na szkoleniu z Java, co to jest URI, co to jest XML, no bo nie ma na to czasu, tak? Jeżeli ktoś zaczyna pracę i nie wie, co jest URL czy URI, no to jest pewien problem, bardzo mocny, tak? Więc te 5 lat siedzenia gdzieś tam na uczelni powoduje, że ludzie bardzo nieefektywnie czasowo, oczywiście, można to skondensować, ale nasiąkają tym zapachem IT, tak, i tymi rzeczami dookoła, że tak powiem. Więc jak najbardziej jestem za, jest to potrzebne. Dlaczego? Jeżeli sobie zobaczycie, co się dzieje w branży IT, bo część ludzi obawia się tego, natomiast brak ludzi w branży blokuje rozwój firm, tak? Firmy nie mogą brać więcej kontraktów, wy nie możecie awansować, no bo jesteście niezastąpieni tam, gdzie jesteście i tak dalej, więc brak ludzi każdemu szkodzi, że tak powiem. W tym kraju praktycznie nie ma przemysłu, jedynym jakby naszym produktem jest ta siła robocza, więc no, jesteśmy na tym etapie rozwoju cywilizacyjnego, jakim jesteśmy i to jest moim zdaniem bardzo dobra droga. Nie krytykowałbym, tylko trzeba zrobić to rzetelnie i lepiej po prostu. Okej. Czyli uważasz, że jakby ci ludzie, którzy powiedzmy kończą te kursy, są taką realną konkurencją na rynku do, powiedzmy, do osób, które, nie wiem, powiedzmy kończą informatykę, tak? No tam mają tego
tej wiedzy no, trochę więcej, trochę jest bardziej, no, bardziej ogólna. Oczywiście jakby to, co ta osoba reprezentuje, to zależy od tego, jak ta osoba naprawdę czasu poświęciła swojego prywatnego, gdzieś tam poucza, jak się rozwijała. Natomiast czy to jest w ogóle jakby realna jakby konkurencja? Czy CV osoby, która skończyła szkołę programowania i osoby, która skończyła powiedzmy magistra informatyki na jakiejś tam powiedzmy uczelni, powiedzmy lubelskiej, czy to jest jakby jeden do jednego, tak? Znaczy, wyszedłbym z retoryki konkurencji, bo ilość roboty, jaka jest do zrobienia w naszej branży, jest taka, że wy nie konkurujecie między sobą absolutnie. Każdy tam, tylko trzeba się nie zabić klawiaturą na reputacji i nie robić totalnych głupot, o których wspomniałeś wcześniej. I każdy naprawdę znajdzie dla siebie miejsce. Więc czy konkurencja? Nie. Natomiast na pewno to na pierwszym etapie kariery być może decydować o rodzaju projektu, do jakiego może być przypisany, tak? W pewnych projektach, w niewielu tak naprawdę, trzeba rozumieć algorytmikę. W innych wystarczy rozumienie ułamków, ale tak podstawowo. I jesteśmy w stanie pisać soft do liczenia faktur, tak? Bez problemu. Okej, znalazłem taki twój wywiad. W 2014 roku, tutaj posłużę się kartką, powiedziałeś, niewielu jest geniuszy programistów, natomiast brakuje solidnych średniaków. Trochę to mnie, powiedziałem? Trochę, tak, oglądałem to jeszcze dzisiaj. Skąd się u ciebie wzięła jakby taka diagnoza i jak przez te trzy ostatnie lata, tak? No, mamy końcówkę 2017 roku, czy zauważasz zmianę? Czy cokolwiek się zmieniło? Czy nadal uważasz, że to zdanie idealnie pasuje i tak naprawdę nie trzeba nic dodać? Obserwacja bierze się ogólnie z wglądu na branżę, no bo widząc kilkaset zespołów, mamy jakiś przegląd powiedzmy statystyczny, co się dzieje. I generalnie tak, znaczy pytanie, co to jest medior, tak? Jak jest średni skill? Mógłby być wyższy, bo wiecie, jeżeli obracamy się na konferencjach, na takich meetupach, gdzie przychodzą ludzie tak zwani zaangażowani emocjonalnie w swoją pracę, karierę i tak dalej, no to może się wydawać, że ten poziom jest bardzo wysoki i jest super fajnie, tak? Natomiast średni taki reprezentant naszej branży mógłby mieć dużo, dużo większy skill, po prostu po to, żeby efektywnie robić pewne rzeczy to już nie chciałem wchodzić mocno w techniczne aspekty. Natomiast czy brakuje geniuszy, może to nie jest, nie sądzę, żebym ja to powiedział, to nie brzmi jak ja, ale nieważne. To mogło być jakieś przepisane przez kogoś wcześniej. Natomiast o co chodzi? Zobaczcie, w naszym kraju za bardzo nie ma tak zwanej kreacji produktu. Jakie mamy produkty IT tak naprawdę? Tak? Naszym produktem jest oczywiście siła robocza. Geniusze są przechwytywani przez Google'a, tak, żeby sobie szukać najkrótszych dróg na mapie i tego typu rzeczy. Więc fajnie by było, gdyby nasi olimpijczycy i tak dalej nie byli gdzieś tam eksportowani na zewnątrz, tylko żeby wokół nich można było robić nowatorskie produkty, czego niestety brakuje, niewiele firm coś takiego robi, więc w tym sensie gore mi, tak, że moglibyśmy z tym potencjałem intelektualnym mieć dużo bardziej korzystny bilans import-eksport finansowy, na przykład tak globalny. Panuje teraz taki jakby trend pisania swoich własnych książek autorskich i też no powiedzmy samemu ich wydawania, tak? Mi się wydaje, że Michał Szafrański, finansowy ninja, tak samo teraz Maciej Kaliserowicz. No i teraz takie no pytanie, że tak powiem, mi się wydaje, że dla wielu osób tak jakby kluczowe. Czy i kiedy ewentualnie możemy się spodziewać twojej książki? Przewidywalnej przyszłości raczej nie. Tylko, że lista to do, którą mam, książka już na niej jest tak daleko, że się tam nie refreszuje ta lista. Ja kiedyś miałem dużą fazę napisania, pisałem bloga bardzo, bardzo mocno, natomiast gdzieś tam po drodze zmienił mi się mindset i ja już męczę się, gdy piszę, wolę mówić, wolę machać rękami, bo jak nie macham rękami, to nie mogę się wysłowić. To mi się zmieniło gdzieś tam w pewnym momencie w życiu z jakiegoś powodu, więc dużo, dużo bardziej pasuje mi ta forma prezentacji niż tekstowa w tym momencie, ale to się też może kiedyś zmienić. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się do mnie przyjść. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz wspólna rozmowa przed kamerami. Dziękuję Ci bardzo. Moim rozmówcą był Sławomir Sobutka. Prosimy o brawa.